Was w kolejnym odcinku z naszego wyzwania biznesowego. Jesteśmy jak zwykle w słodkich wypiekach Beatrice, która sobie już tutaj uzupełnia towar i wezwała już pracownika, także zaraz zaczynamy i otwieramy nasz biznes. Przyjdzie nasza pracownica? Czy nie przyjdzie? Dawno nic nie było, więc nie pamiętam, co tam ostatnio się działo u nas. No. O, dałaś ten spalony... Dobra, spoko. Jak uważasz, Beata? Otwieraj lokal. No, jesteśmy na plusie, więc jest okej. Okay. Uczciwą ma pensję, tutaj się rozwija, ma już brązową rangę sprzedawcy. I brakuje nam 8 gwiazdek do kolejnego poziomu, a jesteśmy na poziomie 4. Także tak, troszkę trzeba się wziąć za robotę. Chcesz oglądać kwiatki? No dobra, oglądaj sobie, póki... Nie ma nikogo. Aha, i odkryłam ostatnio, że mogę prezentować towar moim klientom, także dzisiaj będziemy także to robić. Mam nadzieję, że to nam coś pomoże. Sprzedaż, zwykła sprzedaż. Zaczniemy sobie tak spokojnie. Wiecie, żeby ich nie wystraszyć. Czym mogę pani służyć? Pani Małgorzato Rybak. Dzień dobry. Hello. Mam nadzieję, że będziemy mieli dzisiaj dobry dzień. Dawno nie nagrywałam biznesu, więc przydałoby się. Tak, serniczki mamy najdroższe, tak? Chyba tak. Czyli będę wszystkim prezentować serniczki. Tak, jest to jakiś sposób na biznes. Albo nie może skończmy z nim najpierw? O, już ktoś kupił. Pięknie, pięknie. To może najpierw do niego. Tak, po drodze, po kolei. Jemu możemy zaprezentować serniczek, bo już... Przyspieszmy troszeczkę. No na razie są w miarę zadowoleni, ale nie zapraszajmy, bo zaraz to wszystko może runąć. Doskonale wiemy, jak to działa, więc... Nie ma co się cieszyć zawczasu. Spróbujmy mu sprzedać z zyskiem, chociaż boję się tego. Kurczę, ten spalony placek mi tutaj tak brzydko wygląda. Może uzupełnij troszkę towaru. Nie. No to chodź uzupełnij chociaż tu. Bo ona chce mieć złotą rangę magazyniera. A mamy już jaką? No, to jest kasjer. Mamy srebrną. No to jeszcze trochę nam brakuje. Dobra, dzisiaj mamy w miarę dobry dzień. Dobrze się zaczyna. O, ja zaraz czegoś nie spieprzymy. 5 gwiazdek nam brakuje. Uff. Całe szczęście. Możemy pokazać jej serniczek. Tak, wszystkim pokażemy serniczki. Kupujcie serniczki. Czy chciałaby pani spróbować naszego przepysznego serniczka? To jest nasz po prostu firmowy... to nasz firmowy specjał. Wcale nie dlatego, że jest najdroższy. Ależ skąd? Co się panu nie podoba? Panie Mikołaju. Jak kupisz ten serniczek, Małgośka? Hmm.
Słucham, muszę patrzeć na tą naszą pracownicę. Jak tam jej? No, dzisiaj się biznes kręci, nie powiem. Pewnie jutro będzie gorzej, bo zawsze tak jest. O, to uzupełnię, jak masz co robić. Jaki ładny sim. Pokaż się. No, całkiem przyjemną masz twarz, powiem ci. To jest rzadkość w Simsach, więc wiecie. Od razu się wyłapuje takie rzeczy. O! No. Zepsuło się. Widzicie? Więc jednak... To jest używany obiekt? No nie. Schowam go. Schowam go do kuchni. Nie chcę śmierdzi w kuchni. Żeby mi tu nie psuł... Niech mi tu nie psuje wystawy. Wow, ale mi kamera lata. Charlotte. No. O, Beatka, co się stało? Coś się mi zresetowałaś. Już co? O, tak zrobimy. Tak zrobimy właśnie. No niestety, tutaj jest ciężko, bo... Wiesz co, pokaż mu jeszcze raz sernik. Jak on się nazywa? Mieczysław. Panie Mieczysławie, mamy pyszne serniczki. Jak ona ma? Z Charlotte'a, a ją już powitaliśmy w ogóle? Nie, chyba nie. No to dalej. Tutaj Jagodzie też pokaż serniczki. I nikt nie widzi tych serniczków, ja muszę im wszystkim pokazywać. O, kupił serniczek, widzieliście? Jest dobrze. No dziewczyny, bierzcie serniczki. Najlepsze, najlepsze. Jak ta nasza, to jeszcze jest dobrze. Jeszcze jest dobrze. O, już nie mamy torcików. Dasz radę tu uzupełnić? Dasz radę, dobra. To jest Faustyna i Michalina. Im też chcę pokazać serniczki. Oj, co jest Charlotte? Nie podoba ci serniczek? Niedobrze, a jest naprawdę smaczny. Ludzie, kupuj ta coś. Nie może się do niej dostać. Dobra. Szkoda. A nie, przesunęła się, dobra. Te simy czasem są mądre jednak. Jest okej. W ogóle, jak im prezentuję tort, to idą nam plusy, czy to tak zawsze? Nie, ona jednak już idzie do kasy. Może jemu pokaż. Pokaż Kevinowi sernik. Zaraz zamykamy, bo... właśnie ciebie. Musimy wysłać na przerwę. Dziękuję ci za dzisiaj. Do widzenia. Tutaj widzę, nam pospadały gwiazdki. Niedobrze.
No ale... Brakuje nam tylko dwóch. No, w ten sposób to za wiele nie osiągniesz, Beato. Dobra, bo oni się już denerwują tylko. Pokaż obiekt. Michał, nie. Albo dobra, przyjmij pieniądze. Niechże szybko przyjmiesz i może wskoczy jakaś gwiazdka. Dawać hajsy. No nie, ma mi rosnąć, a nie spadać. Spróbujmy zwykłą sprzedaż. Serniczki kupować, o. Spróbujemy ją olśnić. O, ona od razu kupiła. Fajnie. Możesz jej pokazać serniczek. O, ja chcę zdobyć piąty poziom. Aha. Potrzebuję pięciu gwiazdek już. Świetnie. Świetnie. Zobaczymy, czy coś... No, czemu jesteście tacy? Ci ludzie już są tacy niemili. Zamykam to. Ja im tutaj... Idźcie sobie do diabła. Nie lubię was. Wszystko mi psujecie, chcę mieć piąty poziom. No, chociaż ty jedna, tak. Super. Głodna jesteś, no wiem. Oni tu się za długo zastanawiają, więc... zamknij to w cholerę. Już jest 21. Zamykaj. Przyjmij pieniądze od tych, co coś wzięli. O, tylko ona jedyna niestety. No dobra. Och, 5 gwiazdek nadal. A ja to chciałam ten poziom mieć już. Smutno mi. Ej, no... Czy ty nie miałaś... Nie masz brązową rangę, dobra. Wszystko jasne. No dobra, to tylko widzę, muszę dorobić tego tortu. No i okej, no, Beata wraca do domu. Powiem wam, że się zawiodłam, bo tak dobrze nam szło, a jednak... Dupa blada. No ale trudno się mówi, żyje się dalej. Także może jutro się uda zdobyć piąty poziom. Mam wielką, wielką nadzieję. A tymczasem... Zaraz do was wracam. I jesteśmy, kochani, kolejnego dnia w naszej cukierni. Właśnie wzywamy sobie pracowników, więc... Zaczynamy naszą działalność. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się zdobyć piąty poziom, bo po prostu masakra jakaś z tymi poziomami jest tutaj. Tak wolno nam to idzie. Weź to uzupełnij może też. Sprzedaż, zwykła sprzedaż. Nie wiem w sumie, jak mam to robić, żeby oni byli zadowoleni. Powinno może ich jakoś bliżej poznać. Nie mam pojęcia. No na początku zawsze wszyscy są zadowoleni, dopiero potem... im coś zaczyna nie pasować i nie wiem... 5 gwiazdek. Nadal. Hmm.
wszystkim pokazuje te serniki. Po prostu... No i coś się przyciąło. Czy ja mogę prosić o jakieś gwiazdki? Czy tak? Niekoniecznie. Kurczę! Ale mi się zaczęło to przycinać. Zaczęło przycinać się. Czy mi się język plącze? Są takie chwile, że ta gra naprawdę... Co ja mogłabym jeszcze z nimi robić? Nie mam pojęcia, jak ich przekonać, bo... Boję się, że zaraz wszystko zacznie mi spadać, jak... Zobaczymy. Zaryzykujmy. No dobra, jeszcze są zadowoleni. Kupił? Uch, trzy gwiazdki, no dawajcie. Dawajcie. Proszę. I tak ładnie proszę. Ktoś przyszedł? Dwie gwiazdki! Tak. Amanda, żyleta. Dobra, jedna gwiazdka. Jak to się nie uda, to ja nie wiem. Jest! Bierzmy to szybko. Nieograniczone wpływy. Ale ja chyba tutaj szłam, nie? Czy w to szłam, bo już nie potrzebuję. Nie pamiętam, w co ja szłam. O, to mi się przyda chyba do sklepu z meblami albo jakimiś takimi rzeczami. To też w sumie. Zniżka w hurtowni. Nieograniczone wpływy, to jest bardziej chyba na pracowników. Pieniędzy nie potrzebujemy. Weźmy to na razie. Zobaczymy. Jeszcze tu chciałam zobaczyć. Uczciwa, dobra. Uff, mamy piąty poziom, udało się. A nie było lekko. Jeszcze ten telefon wyzwania do mnie wiecznie. Troszkę to przyspieszę, bo się ciągnie. Co mi tam wyskoczyło, bo kurczę, wyłączyłam to. A to coś było o patronarii. Aha, ona zdobyła srebrny poziom, dobra. Coś z tobą nie tak, koleś? Nie, wszystko w porządku? Zróbmy sobie jeszcze rundkę. No. Proszę bardzo. Uzupełniaj to, co masz. Okej, jest dobrze, na razie. Aż jestem zdumiona. Jeszcze nikt chyba nie był jakoś specjalnie niezadowolony. A galaretek nam brakuje. I chyba tych tortów. O nie! Nie mamy też placków jagodowych, tak? No dobra, ale i tak nie jest źle. Jest dobrze. Komu się spodobali, Beata?
kable? Lubię ciebie, baba! No wiesz, możecie sobie popłatkować chwilę, nie? Trzeba mieć dobre relacje z klientami. A ten sobie posiedział i mu gwiazdka skoczyła. Ej, to ja z nim flirtuję, spadaj. Dobra, jakby mnie ktoś tak w sklepie klepał po ramieniu, to ja bym nie była chyba zbyt zadowolona. Tak szczerze mówiąc. A weź chodź. Coś zrobić. Sabina, gdzie ty chcesz iść? Sobie zostawię ich na trochę. Co się dzieje? Co ci się nie podoba? Tutaj się mi coś zwieszają te simy. Dobra, Beata, już zostaw to. O, musisz do niego podejść. Szybko! Szybko, Beata! Beata, szybko, biegnij! Uff. O, to nasz przyjaciel. Facet w czerni. O nie, nie zdążyłaś do niego. No, zepsuli wszystko. A ile nam gwiazdek potrzeba do kolejnego poziomu? 11. Gdzie ty chcesz iść, mogę wiedzieć, koleś? Tutaj nic dla ciebie nie ma. Nie rozumiem. Przygląda niezobowiązująco, o rany. Przyszedłeś tu pofirtować czy coś kupić? Człowieku. Co oni tam chcą? Ja nie rozumiem. Papa, Petronella. Na dzisiaj to jest koniec twojej pracy. My też zaraz tutaj kończymy. Ważne, że mamy piąty poziom. O, jeszcze 9 gwiazdek, więc w kolejnym odcinku będziemy walczyć. Co za maruda. Jedno z drugim. Masakra. Galaretek chyba nie mam. O co im chodzi? Czy ktoś mi powie, o co im chodzi? O, Landgrab przyszedł. Landgrabowi to pokażemy serniczek. Wiadomo. Nie wiem, o co im tutaj chodzi w tym miejscu. Chcą się dostać do tego obrazka, czy jak? Nie rozumiem. Wiktor, czego chcesz? Denerwujesz mnie, wiesz? Landgrab, kupuj coś. Nie chcesz serniczka? Jakie mamy z nim relacje, może? Słabe dosyć. Zapytaj. Dobra, to nie. Dobra, kupił coś. Co wy tu sobie robicie? Aha. On w ogóle już jest jej przyjacielem. Wiesz co, kupiłbyś coś, a nie... Szybko. Bo on tu czeka. Bierz od niego kasę i zamykamy. Dobra, ten
Ten dzień jest jakiś taki chaotyczny. Do widzenia Państwu. Ktoś coś jeszcze wziął? Tak. I ile gwiazdek? 7 gwiazdek potrzebujemy do kolejnego etapu, więc będziemy walczyć w kolejnym odcinku, a Beatka jeszcze musi sporo sobie napić. Beatrice Szuduszyły przyjmuje zapłatę i wydaje resztę dzięki czemu... Aha. Dobra. Dostaliśmy kolejną rangę. Okej. Okay. Świetnie. No to cóż, moi drodzy, na dzisiaj to było tyle. Udało nam się w końcu zdobyć 5 poziom, także jeszcze 5 i kolejne wyzwanie za nami. Także tak. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku zdobędziemy 6 poziom i że naprawdę będzie nam szło lepiej, bo strasznie się to rozciąga. Nie wiem, czy mi się to tak wydaje tylko, czy naprawdę to się tak ciągnie? Nie wiem. W każdym razie dziękuję Wam za uwagę i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!